W maju 2023 roku będzie miała miejsce premiera książki Henryk Bronowicki – Pilot doświadczalny. Dzięki niej będziesz miał możliwość przenieść się w najlepsze czasy dla polskiego przemysłu lotniczego i z pierwszej ręki poczytać o lotnictwie na najwyższym poziomie. Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać kanał na YouTube, Facebooku oraz podcasty. Wejdź na patronite.pl/Henryk Bronowicki. W roku 1980, kiedy produkcja dromaderów seryjna bardzo intensywnie się rozwijała, samolot był sprzedawany w coraz większych ilościach do różnych krajów, ZUA postanowił, to była w sumie konkurencja, WSK Okęcie produkowało kruki i ZUA pracowało na krukach. Natomiast dromadery, no to był produkcją mielecką, prawda? Ale jednak się przekonali, że dromader ma wydajność większą niż kruk, prawie dwa razy tyle. W związku z tym też również postanowili, że wyposażenie z zakładu usług agrolotniczych wejdą dromadery. Zakupili pierwsze dwa dromadery, których rejestrację otrzymały SPZUA i SPZU. Okazało się, że poinformowali kierownictwo przedsiębiorstwa, że podpisali kontrakt w Syrii na agro i chcą użyć dromaderów, a swoich pilotów jeszcze nie zdążyli wyszkolić. W związku z tym do tych dwóch zakupionych samolotów chcą wypożyczyć dwóch pilotów. No i w związku z tym dostałem propozycję, żeby polecieć do Syrii jednym dromaderem SPZUA, a kolega Zbyszek Nowakowski, pilot doświadczalny z Mielca, drugim. Dlaczego do Syrii? Bo ciekawa praca była pod tym względem, że Syria nigdy nie używała samolotów rolniczych do agro. I to była pierwsza akcja, w związku z tym kryteria, jakie tam ZUA stawiało swoim pilotom, to musieli być bardzo doświadczeni piloci, bo dużo rzeczy było tak zwanych na zasadzie pewnej interpretacji trzeba operacyjnej rozwiązywać tam już na miejscu. W związku z tym byli piloci, którzy mieli minimum 3-4 akcje za sobą zagraniczną. No ale myśmy polecieli ze Zbyszkiem, pamiętam taką, przyleciał po nas lider, bo to zawsze samoloty dwa, to mają części zapasowe, różne rzeczy, prawda, i mechanika, który musi to obsługiwać, a samoloty są jednomiejscowe, w związku z tym musi być lider, który to wszystko prowadzi. Więc przyleciał taki samolot AN-2 z ZUA, którego pilotem był Hubert Majnusz, znany lotnik w środowisku lotniczym, bardzo oryginalny facet, przesympatyczny, uroczy człowiek. I z Mielca wystartowaliśmy, pamiętam, do Belgradu w trójkę. Później z Belgradu poleciliśmy do Salonik w Grecji, Salonik na Kretę, takimi etapami do tej Syrii. Z Krety na Cypr, do Larnaki, pamiętam, z Cypru do Damaszku i z Damaszku należało polecieć do bazy, która była w El-Kamyśli, to jest na samej północy Syrii, tuż przy granicy tureckiej, dosłownie. Że operowaliśmy na polach, które prawie graniczyły z pasem granicznym. Jak to mówią, nawroty to się wykonywało operacyjne w Turcji. Trzeba było uważać, bo tam pasy były zaminowane. A pamiętam, że jakieś awaryjne lądowanie to byłby problem. No i oczywiście
Zawsze obfituje to z jakieś takie przeloty, różne ciekawe zdarzenia. Pamiętam, jak wylądowaliśmy na Cyprze w Larnace, to spotkaliśmy tam, powiedzmy, naszego trenera Kazimierza Górskiego, który tam jakoś wtedy był na kontraktach tam w Grecji ze swoją drużyną na lotnisku. Później, jak wylądowaliśmy na Rodos, to mieliśmy inny problem, bo diety hotelowe były takie, tak małe, a tam tak drogo, że nas nie stać było, żeby w hotelu normalnie zamieszkać, bo dwukrotnie przekraczały ceny hotelowe. Ratował nas taki pilot Anglik, który nas spotkał na lotnisku, który był liderem zespołu angielskiego Red Arrows, tych słynnych zespół akrobacyjny. No i pamiętam, mówi, jak nam opowiadał, że zarobił przez 2 lata jak lider w tym zespole tyle, że kupił sobie 6 samolotów takich dyspozycyjnych, dwusilnikowych i hotel na jednej z wysp tam i zajmował się pocztą po prostu lotniczą. Rozwoził tam, powiedzmy, pocztę lotniczą. A my skromni piloci, prawda, mamy problemy, żeby w hotelach gdzieś tam porządnych zamieszkać, bo takie ceny były wysokie. Ale on nam znalazł w miarę tanie hotel, prawda, żeśmy musieli tam przez te, mogliśmy tam przez te parę dni, o 2 dni chyba byliśmy, tak, przynosować. No ale dotarliśmy w końcu do LK Myśli. Zamieszkaliśmy tam z grupą 10 pilotów z ZUA i wykonywaliśmy loty operacyjne na opryski, pszenicy to się okazywały. Te loty były takie, no, trochę dziwne, ponieważ nie mieliśmy map operacyjnych w ogóle. I które pola opryskiwać, gdzie te pola są, prawda? To bardzo dużo improwizacji było. Przylatywało się na lotnisko operacyjne, gdzie tam, powiedzmy, odbywało się tankowanie chemii i tak dalej. Na tym lotnisku operacyjnym był, pamiętam, inspektor lokalny, taki agronom. I pytanie, a dokąd mam lecieć, prawda, z tą chemią? To on wychodził tak na lotnisko i mówi, pokazywał mi palcem, a to w tym kierunku polecisz, nie? Będziesz leciał tam, mówi, to jest jakieś 15 kilometrów i zobaczysz jeepa, który ma zamalowany na biało dach. I jak zobaczysz tego jeepa, to on podjedzie i tam zobaczysz takich, podprowadzi się i zobaczysz dwóch mężczyzn z takimi białymi flagami. Jeden stoi na początku pola, drugi stoi na końcu. I będziesz latał od flagi do flagi, prawda? A oni się będą przesuwali co 40 metrów. No tak to się odbywało zupełnie, ale to bez problemu myśmy latali. Natomiast co tam takiego ciekawego się wydarzyło? Ponieważ, jak powiedziałem, było to, oni po raz pierwszy używali wtedy lotnictwo do zabiegów agro. Postanowili, że będą mieli swoje lotnictwo. W związku z tym z wojska wytypowali 4 pilotów. Ściągnęli instruktora z Francji. Na takich małych amerykańskich samolocikach, jakichś Cessnach, które miały udźwig rzędu tam 300-400 kg, ten instruktor przy pomocy łączności radiowej, bo były jednoosobowe samoloty, szkolił tych 4 pilotów, którzy mieli być zalążkiem przyszłego lotnictwa agro. I zdarzyła się taka historia, że poinformowano nas, że z Damaszku, pracowaliśmy tam ponad 2 miesiące, że z Damaszku przyleci delegacja z ministerstwa wojskowych różnych i chcą zobaczyć naszą pracę, samoloty. I w związku z tym będziemy robili, żebyśmy pokaz zrobili tych powietrznych samolotów. Pamiętam, że miałem ten pokaz zrobić, byłem takim etatowym od pokazywania demonstratorem na dromaderze. Miałem latać ja i latać na samolocie AN-2 Jan Wróblewski, to wielokrotny mistrz świata w szybownictwie, znana postać w lotnictwie. On pracował później wtedy na agro. On miał robić indywidualny pokaz i ja miałem robić. A myśmy tak po cichu, bez wiedzy kierownika bazy, który był Ryszard Leja z Warszawy, znana też postać w lotnictwie, wspaniały pilot, później dyrektor całego WSK Okęcie. Bez jego wiedzy żeśmy się umówili, to nie elegancko, ale że się po swoich pokazach spotykamy się z powrotem nad punktem i robimy ten sam pokaz, ale w szyku, we dwóch, prawda? On jest prowadzący, ja, ponieważ mam samolot o większej manewrowości, to jestem jako prowadzony, drugi, i te elementy robimy razem. Zrobiliśmy to, wylądowaliśmy. Rysiek był zaskoczony, Leja mówię, a on pogratulował.
No i co się okazuje? Ten pokaz obserwował tych czterech pilotów, którzy się szkolili przez tego Francuza. Po chyba kilku dniach lądujemy, okazuje się, że jest taka trochę żałoba, ponieważ ci piloci syryjscy, dwóch z nich, postanowią ten numer nasz przećwiczyć, powtórzyć, prawda? Bez wiedzy instruktora francuskiego. Gdzieś tam sobie odlecieli, zniknęli mu z oczu i zrobili taki trening. Oczywiście w powietrzu się zdarzyli, spadli na ziemię i tak się spali, że nie można było rozpoznać, który jest który, prawda? I Rysiek Leja nam opowiadał, ten kierownik nasz, że zaraz po tym wypadku przyszedł do niego pułkownik syryjskich lotnictwa, przyszły szef lotnictwa syryjskiego na Agro, z zapytaniem, co robi kierownictwo w takim przypadku, gdy jest jakiś wypadek z pilotami na akcji. A mówi, ja mu odpowiedziałem, że my nic nie robimy, my nawet pracy nie przerywamy. Kontynuujemy dalej normalnie pracę, to jest wpisane w ryzyko, prawda, pilotów. Bo on mówi, że ci dwaj, co pozostali, to są w takim stanie psychicznym, że chce ich wysłać na 2 tygodnie do domu, żeby tam do żon odpoczęli, prawda, i tak dalej. A ja mu powiedziałem, mówi Rysiek, opowiada nam, że u nas, jak mówię, jak ich wyślesz do domu, to oni już do latania agro nie wrócą. No i chyba tak się stało. Bo prawda była taka, że pamiętam, jak latając na akcji w Egipcie, usłyszałem przez radio, bo wszyscy lataliśmy tam, piloci na agro, na wspólnej częstotliwości. Mieliśmy taką umówioną częstotliwość, nieoficjalną, 1, 2, 3, 4, 5, że się wszyscy słyszymy, prawda, jakby coś się dzieje i tak dalej. No i słyszę przez radio w pewnym momencie, że kolega pilot nadaje, że któryś spadł samolot, obserwuje kolegę, pali się, prawda, i tak dalej. Nie? Tam starają się go ludzie miejscowi wyciągnąć z samolotu. Padła komenda przez radio kierownika akcji, panowie, nie przerywamy latania, spotykamy się na obiedzie. I tak to było, tak po prostu tak postępowało z pilotami. Muszę powiedzieć o takiej jednej rzeczy, bo nie wszyscy może o tym wiedzą, że w czasie tych akcji na agro w Egipcie, w Sudanie, no i w kraju też piloci latali, prawda, w tych PGR-ach na agro, zginął, kiedy lotnictwo agro w Polsce funkcjonowało, ponad 50 pilotów, a co najmniej drugie tyle zostało rannych. Także powiedzmy o tej solidarności takiej lotniczej, o której wspominałem, w zbiórkach dla pilotów, prawda, dla żon, dla rodzin, to było potrzebne, bo wypadkowość w tym lotnictwie na agro była bardzo duża. Dlaczego? Latało się na bardzo małej wysokości. Pamiętam, w Egipcie latać musieliśmy na wysokości poniżej metra, z prędkością 180 na godzinę. Palmy, druty, różne napięcia wysokie, niskie napięcia, telefoniczne linie. To wszystko trzeba było przeskakiwać, lawirować przy prędkości 180 na godzinę metr nad ziemią, prawda? Duża wypadkowość była i no i w związku z tym, powiedzmy, ta świadomość, że jak się coś stanie, to jednak rodzina nie zostanie sama, prawda? Że koledzy zadbają o to, żeby mogli spokojnie funkcjonować. No w Syrii różne rzeczy się tam też działy, jeżeli chodzi o sprawy techniczne na dromaderze. Generalnie to mieliśmy taki jeden problem. Z dromaderami na wszystkich akcjach drgania samolotu. Na skutek drgań samolotu, konstrukcji, występowały różne awarie. I skąd się te drgania brały? Drgania się brały z tego, że śmigło, na skutek niewyważenia śmigła, występowały drgania. I się urywały jakieś tam przewody sterowania czymś, prawda? I konstruktorzy z początku nie mogli sobie z tym problemem poradzić. Mówię o konstruktorach w Mielcu. Usuwanie tych drgań polegało na tym, że po locie pilot opisywał, mówimy o oblotach nowo wyprodukowanych samolotów. Kiedy robił pierwszy lot, występowały silne drgania jakieś tam, prawda? Pilot opisywał, jakie to są drgania, w jakim zakresie mocy i tak dalej. I mechanicy przy pomocy przestawienia regulacji kąta natarcia łopat, śmigła, prawda? Tam są subtelności, ale oni starali się to usuwać. Jeżeli chodzi o samoloty AN-2, bo to były te same silniki, te same śmigła, prawda? To technologię mieli opanowaną, bo to 13 tysięcy samolotów zostało wyprodukowanych z AN-2. Natomiast
Dromader to już jest inna struktura, inna konstrukcja, prawda? Mimo że jest ten sam silnik. I tutaj był problem z tymi drganiami, które powodowały, ja mówię, różne sytuacje, które w książce opisałem. Niebezpieczne dla pilotów i wypadki z tego powodu były. Dopiero sobie poradzono z tym problemem, kiedy sprowadzili nasi konstruktorzy ze Stanów specjalną amerykańską aparaturę, pamiętam, nazywała się Vibrex. I kiedy mechanicy opanowali tą, powiedzmy, aparaturę pod względem, powiedzmy, obsługi i regulacji zakładania tych urządzeń na śmigło i tak dalej, dopiero wtedy problem drgań i tej dużej usterkowości, jeżeli chodzi o samoloty, został usunięty. Mi na przykład pamiętam, jak żeśmy wystartowali z Damaszku do bazy, jakśmy dolatywali na akcję, to w czasie po godzinnym locie nad pustynią pękł przewóz, aren, coś nazywa aren dokładnie, sterowania w układzie regulatora obrotów, tak zwane zaciążanie śmiga, na, powiedzmy, skokiem śmiga, co się reguluje. Spowodowało to, że śmigło się ustawiło na szczęście na tak zwane wysokie obroty. To z kolei spowodowało dodatkowe zużycie paliwa. No, na szczęście doleciałem tym samolotem, pamiętam, do bazy po paru godzinnym locie, mając 15 minut przed lądowaniem czerwone lampki, że nie mam paliwa, na wskaźnikach zero, prawda? I po wylądowaniu kazał mechanikowi zdać paliwo, to się okazało, tam miał 30 parę litrów paliwa mi zostało z wielogodzinnego lotu. A to wszystko na skutek tych drgań. Także te problemy były, no, różne jeszcze inne, ale to może przy innej okazji opowiem. W roku 1984 Niemcy byli zainteresowani zakupem samolotów typu Dromader do lotów Ago. Niemcy, mówimy o NRD, tej Republice Demokratycznej. Ponieważ w Niemczech bardzo intensywnie, może bardziej intensywnie niż w Polsce, latali na agropiloci, mieli cały system. U nas to się nazywał Zakład Usług Agrolotniczych, a w Niemczech to się nazywał Interflug. I oni latali u siebie na samolotach typu Ćmielak, czeskich z Lina, to jest Ćmielak Ćmiel, które udźwig miały rzędu tam około kilkaset kilogramów, chyba 900 kilogramów. Zbiornik był za kabiną pilota. W ogóle piloci bardzo nie lubili tych samolotów, bo one miały dużą wypadkowość, były niebezpieczne, jeżeli chodzi o manewrowość na małej wysokości. Łatwo się przeciągały, wpadały w korkociąg. W związku z tym mieli sporo wypadków. I kiedy samolot dostał Dromader, miał certyfikaty europejskie, więc Niemcy postanowili, że znaczy może oni postanowili, może im kazano, bo to w ramach tej wspólnoty, prawda, socjalistycznej to wszystko było. W każdym razie przed zakupem samolotów typu Dromader oni postawili taki warunek w przedsiębiorstwie, że chcą zobaczyć te samoloty w akcji. W akcji u siebie, normalnie na lotach operacyjnych. W związku z tym grupa, kilka samolotów plus piloci polecieli na wiosnę do Niemiec, żeby ten samolot w akcji, akwizycji, prawda, sprawdzić i zademonstrować Niemcom. Ja w tym czasie, to był 84 rok, przebywałem w Dęblinie, gdzie przygotowałem się, to później na ten temat powiem, do latania na Irydzie i w ramach poszerzenia mojej wiedzy i, powiedzmy, umiejętności, tam byłem, latałem na migach, czyli na Limach Piątych, SB Limach. I kiedy dostałem telefon wieczorem od szefa, że mam, jutro po mnie przelatuje samolot, przerwa mi to całe szkolenie w Modlinie i tym samolotem wracam do Mielca, a na drugi dzień lecę do nowym Dromaderem do NRD, do miejscowości Anklam. Ponieważ zdarzyła się taka historia, że kolega pilot doświadczalny, inżynier Zygmunt Osak, który przebył w Anklam, miał za zadanie wyszkolić grupę 5 pilotów niemieckich, prowadzić im zajęcia teoretyczne, skończył zajęcia teoretyczne i mieli rozpocząć szkolenie praktyczne na lotnisku i on postanowił zrobić im pokaz, demonstrację tego samolotu w powietrzu i w trakcie tej demonstracji zdarzył się z ziemią, samolot został skasowany, on wylądował w szpitalu i ty polecisz nowym samolotem, podmienisz go, skończysz szkolenie tych pilotów i zostaniesz tam na ten okres
okres tej akwizycji dromadera w Niemczech. No i tak się stało, powiedzmy. Rano przejechał samolot, później na drugi dzień poleciałem do Niemiec, do Anklam dotarłem. Anklam to jest takie ich centralna baza Interflugu, gdzie oni mieli swoje hangary, gdzie odbywały się remonty, gdzie było ładne lotnisko trawiaste, duże, ale trawiaste, gdzie były socjalne zabudowania, wszystko bardzo Francja, jak to mówią, elegancja, porządek bardzo taki typowo po niemiecku. A samo miasto Anklam słynie z tego, że w tym mieście mieszkał niejaki Lilienthal, prekursor szybownictwa. Prawda? I tam było muzeum Lilienthala. To był ten szybownik taki, co latał ze wzgórz na tak jakby lotniach czy w tym rodzaju. A w szybownictwie najwyższe odznaczenie to dla szybownika to jest medal Lilienthala, prawda? No i on właśnie to jest stamtąd, to miasto Anklam słynie z tego. No więc ja się tam jak zjawiłem, spotkałem się z tymi pilotami, których kolega Zygmunt szkolił. Pamiętam, przeglądałem notatki, on już tam egzaminy od nich teoretyczne jakieś poprzyjmował, protokół był. Ja do nich mówię w ten sposób, że w takim razie to za godzinę rozpoczniemy latanie praktyczne w powietrzu, szkolenie. Oczywiście ja będę na radiu, korespondencję będziemy prowadzili w języku rosyjskim, frazologii rosyjskiej. Oni znali frazologię rosyjską, czyli to są rozmowy przez radio. Specjalne określenia, prawda, zwroty i tak dalej po rosyjsku. Ja również miałem egzamin państwowy kiedyś, musiałem zdać z języka rosyjskiego i z frazologii, to w kraju u siebie. No i mówię, to zaczniemy szkolenie, ale przed tym szkoleniem to ja wam zrobię pokaz tego samolotu w powietrzu. Więc oni zdziwieni, że się trafił drugi pilot, który chce im zrobić pokaz. Więc pamiętam, nie wiem co myśleli, ale widziałem ich miny, tych pilotów, instruktorów niemieckich, których miałem szkolić. No przerwali, pamiętam, pracę w hangarach, ludzie wyszli. Ale nie wiedzieli o jednej rzeczy, że ja byłem tym pilotem, który miał opracowany program pokazu, program zatwierdzony przez Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, prawda, przez inspektorat. Wytrenowany byłem, także to był taki, powiedzmy, można powiedzieć, od pokazu tego samolotu etatowym. Dla mnie to był żaden problem zrobić pokaz. Jacy to byli ci Niemcy? Oczywiście rozpoczęliśmy zaraz szkolenie, które trwało kilka dni. Byli to piloci wybrani niemieccy instruktorzy, którzy mieli po parę tysięcy godzin nalatane w lotach agro, czyli to była taka kadra doświadczona. I moim zadaniem było im po prostu przeszkolić na typ, nadać im, wpisać im dokumentację ich, że są przeszkoleni na typ i mogą latać na agro. Takie miałem zadanie według odpowiedniego programu. To zostało zrealizowane. No i musiałem przelecieć tym samolotem do lotów operacyjnych, żeby pracować już przez ten, powiedzmy, okres kilku tygodni w lotach operacyjnych na agro w Niemczech. I to była taka ciekawostka, że pamiętam, przeleciałem do takiej miejscowości Friedland, to było kilkanaście minut lotu od Anklam. Przywitano mnie tam, prawda? Zawieziono, a mechanik już tam na mnie czekał, bo byłem ja i mechanik. Tak było tylko nas dwóch, no i to lądowisko operacyjne to było takie, gdzie tam niemiecki pilot operował Ćmielakiem. Czyli na tym lądowisku bazowym takim, w którym się nocują samoloty, to był Ćmielak, niemieckiego pilota, i mój dromader, prawda? On tam mieszkał na stałe w tej miejscowości Fredland. Ja natomiast mnie i mechanika zawieźli jako do hotelu. Okazało się, że na skraju tego miasteczka, malutkie miasteczko, takie kilka tysięcy mieszkańców, na skraju tego miasteczka był hotel robotniczy, w którym było sto kilkadziesiąt kobiet mieszkało. Były to wszystkie panny w wieku od 18 do 20 paru lat. Dopóki nie wychodziły za mąż, no to mieszkały w tym hotelu. Jak wychodziły za mąż, to wyprowadzały się. Więc pamiętam, jak zobaczyły nas dwóch, przywieźli tam, prawda, one w oknach opalały się do słońca, bo to było, pamiętam, lato. Bez staników, na nas to zrobiło wrażenie, na nich to nie. Natomiast mój mechanik, który był świeżo po rozwodzie, Gienek bardzo przystojny, 90 wzrostu, taki naprawdę super facet, mówi do mnie tak: Henryk, ja tu się czuję jak wilk w owczarni. Oczywiście mieliśmy dwa pokoje, tam elegancko wyposażone i tak dalej. No i zaczęło się latanie operacyjne. Niemcy mnie zadziwiali swoją organizacją, byli perfekcyjni. Lataliśmy. No, dziennie wykonywałem średnio 30 parę lotów operacyjnych. To była taka norma dzienna.
Lataliśmy na nawożenie, czyli loty były krótkie, kilkunastominutowe zaledwie. Lądowiska były blisko, operacyjne, pól nawożonych. Także jeżeli dany rejon skończyłem, to w ciągu powiedzmy pół godziny cała ekipa się przenosiła na lotnisko operacyjne obok. Mieli taki wóz drzymały, to się po naszemu, prawda, na kółkę, gdzie tam inspektor ich siedział, gdzie mechanicy, obsługa i tak dalej. No i bardzo sprawnie się to wszystko odbywało. Co mi się tam zdarzyło? No, jeden z kolejnych tam przypadków na dromadarze był taki, że kiedy w locie operacyjnym poleciałem na 1500 kg jakiegoś nawozu granulatu, pierwsze przejście nad polem, wyciągam samolot w górę przed lasem, chcę dodać mocy i manetka gazu jest luźna. I spada mi moc silnika. No więc pierwsza myśl to była natychmiast, odblokowałem taką dźwignię i te 1,5 tony prawie co miałem tej chemii rzuciłem awaryjnie, to w ciągu 1,5 sekundy się pozbyłem tej chemii. Następnie wypuściłem pełne klapy z myślą, że za chwilę będę lądował na las, a to był taki wysoki las, prawda, gęsty, ale wysoki las. Awaryjnie tam, tylko pasy zdążyłem dociągnąć i zacząłem powoli zmniejszać prędkość. I co się okazało, miałem znowu jakieś szczęście kolejne w swoim życiu, że na pełnych klapach zmniejszyłem prędkości zbliżonej do prędkości przeciągnięcia, czyli lot na maksymalnych kątach natarcia. Samolot się zatrzymał kilkanaście metrów nad drzewami i zaczął wykonywać lot poziomy. No to cały czas drżąc, że w każdej chwili się przyciągnę i się zwalę, powiedzmy, na lewo lub prawo. No, przeleciałem obok lotniska tego lądowiska operacyjnego, gdzie tam startowałem, żeby zobaczyli, że samolot, który nie ląduje, nie miał wypadku, tylko poleciał dalej. Poleciałem na lotnisko bazowe, doleciałem do lotniska bazowego, wylądowałem i co się okazało, na skutek tych drgań, co wcześniej mówiłem, prawda, urwał się znowu Arens, prawda, i z jakimś dziwnym trafem, tam jest taka sprężyna na gaźniku, która powinna spowodować cofnięcie mocy silnika do całkiem małego gazu. No i wtedy samolot by spadł na pewno. A ten kawałek, co został urwany, on się oparł o jakąś tam część stałą na silniku i zamiast przykładowo mieć te 800 ciśnienia ładowania mocy silnika, to mi się spadło tak do połowy, 400, prawda? A nie do małego gazu całkiem. I na tym szczątkowym mocy udało mi się dojść do lądowania, do bazowego lotniska. No, parę godzin roboty mechaniki wymienił to wszystko i wróciło do normy. Jakie mieli problemy Niemcy? Niemcy po tej naszej akcji byli zachwyceni. Samolot był dwukrotnie więcej wykonywał lotów, czy wykonywał obszarowo hektarów niż Ćmielak, to jest raz. To się liczy czas, prawda, tego. To, co powiedzmy Ćmielak robił 2 tygodnie, ja robiłem 5-6 dni. I później przenosiliśmy się do nas, w następny rejon, do następnych PGR-ów, prawda, gdzie tam znowu obrabiałem i tak to szybko trwało. Ja tam w sumie, były takie dni, że wykonałem ponad 50 lotów dziennie operacyjnych. Oni mnie zadziwiali tamtym lataniem. Co było mi sympatyczne. Oni po każdym takim zakończeniu pracy w danym PGR-ze niemieckim, oni to się inaczej po niemiecku nazywało, u nas to PGR, prawda, robili takie oficjalne przyjęcie zakończeniowe, prawda, że praca została zakończona, dziękowali to i oczywiście alkohol był inne przyjemności, ale ja nie mogłem pić, bo z mechanikiem żeśmy rozpoczynali na drugi dzień dalej latanie w Niemczech.